ponieważ kilka osób zarzucało mi, iż mylnie mówię, że Biblia ma 66 ksiąg, bo jak twierdzą, ma ich ona 73, czyli o 7 więcej, to porównajmy jedną z tych dodatkowych ksiąg z Pismem Świętym i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zatem zajrzyjmy do księgi o tytule Mądrość Syracha, do rozdziału 4, a zaczyna się on tak. Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy. Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia. No, czyli jak widzimy, Karol Marx byłby dumny według mądrości Syracha. Jak zobaczymy biednego, to musimy mu natychmiast dać wszystko, czego potrzebuje, bo w przeciwnym razie przeklnie nas, a wtedy to dopiero Bóg nam pokaże. No, a co na to Pismo Święte? Otóż w Księdze Przypowieści możemy dowiedzieć się, że jedną z rzeczy, której ziemia znieść nie może, jest głupiec, kiedy się nasyci chleba. Apostoł Paweł zaś napisał, że jeśli kto nie chce robić, niechajże też nie je. Także jeżeli ktoś głoduje z powodu swojej głupoty czy lenistwa, to niech głoduje, aż zmądrzeje. I pytanie, jakie należy sobie zadać, to dlaczego apostoł Paweł, taki pobożny człowiek, nie wziął sobie do serca tych mądrości Syracha? No pewnie ma to związek z tym, że jest to zwykły stek bzdur i nazywanie takiego chłamu jak mądrość Syracha Słowem Bożym jest zwyczajnym bluźnierstwem. Poza tym to nie jest, co to za pomysł, że biedny ma kogoś przeklinać, jak nic nie dostanie. Jeżeli ktoś dostanie jałmużnę, to powinien być za nią wdzięczny. Biblia nie uczy, że wszystkim się wszystko należy.